Eret przez większość życia był smoczym łowcą, a smogi, które łapał, wraz ze swoimi pomocnikami, oddawał Drago Krwawdoniowi do jego smoczej armii. Później został jeźdźcem i dołączył do plemienia Wandali. Często przedstawia się jako syn Ereta. Jest pewny siebie i ma bardzo wysokie mniemanie o sobie samym. W większości sytuacji nie jest ono bezpodstawne, bowiem mężczyzna jest uzdolniony i odważny, a jego pomysły są szanowane przez innych wojowników. Stał na czele grupki łowców, którzy nie grzeszyli intelektem i mężczyzna musiał wykazywać się wobec nich ogromną cierpliwością. Nie był jednak przywódcą agresywnym i bezwzględnym. Bardzo dobrze współpracuje z innymi ludźmi podczas walki. Pewny siebie Eret obawiał się jedynie Drago Krwawdonia, którego rozkazy bezwzględnie spełniał. Był w stanie zrobić wszystko, byleby ocalić własną skórę, nawet wystawić jeźdźców. Jednak po ocaleniu jego życia przez wichurę, Eret przeszedł przemianę, po której zaprzyjaźnił się ze smokami, na które początkowo polował. Sprzymierzył się też z jeźdźcami i dołączył do wojny przeciwko Drago. Od tej pory mężczyzna żyje z Wandalami, gdzie jest spokojnym, lecz zdecydowanym wojownikiem i doradcą. Nie jest już tak zadufany w sobie jak kiedyś, a jego decyzje oraz porady są przemyślane. Pomimo swojej pewności siebie, odwagi i śmiałości, ogarnia go strach, gdy nie ma przy sobie broni lub gdy zostanie zaatakowany przez smoka. Kiedy Eret przechodzi na stronę jeźdźców, dość łatwo porozumiewa się ze smokami. Chociaż wcześniej zwierzęta traktowały go jak zabawkę i wykorzystywały jego strach przed nową formą kontaktu z bestiami. Chociaż oficjalna strona serialu mówi, że ma zielone oczy, w filmie i na zdjęciach widać, że mają kolor piwny. Według gry School of Dragons, Eret, podobnie jak obrońcy skrzydła, zna działanie owocu harmonii. Według Matta Paulsona, kierownika do spraw modelowania, Eret ma podobną osobowość do Hanna Solo z serii Gwiezdne Wojny. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Eret.